jeśli chodzi o Bilona, no to to już jest, cześć, człowiek, mordka taka kochana, wielokrotnie mi pomógł, fajne rzeczy, kurde, wiesz, uśmiech na jego twarzy, bardzo mi, kurde, pomaga i więcej takich ludzi. Bilon, mój brat, kolega z pracy, co tam jeszcze, no, przede wszystkim bardzo dobry MC na warszawskiej scenie, naprawdę jest, też się wyróżnia swoim stylem, bardzo dobry człowiek, pomaga ludziom, gra w piłkę. Bilon, charakterystyczny głos, charyzma uliczna. Pantera. Bilon, no co, no mega człowiek, potrafi dużo stworzyć, nie tylko w rapie. Obowiązkowy, rzetelny chłop, którego warto polecać na wszelkie sposoby, w dobrej wierze. Bilon, no artysta, tak jak mówiłem, Bart ulicy, ale też, kurczę, to podziwiam go, że on też ma tą żyłkę biznesmena. Oprócz tego, że jest artystą, który nagrywa płyty, gra koncerty, angażuje się w różne ciekawe projekty, to jeszcze ma swoją firmę gastronomiczną, no i firmę odzieżową. Nie uważam Bilona za rapera, uważam go za dobrego muzyka już na ten moment, na dzień dzisiejszy. Także uzupełniałem się. Bilon, strona artystyczna, jak najbardziej, a Wilku, stara szkoła, ulica, charakter. Z dużym temperamentem, z dużym zainteresowaniem naprawdę różnymi wartościowymi tematami w życiu, na które ludzie nie zwracają uwagi w dzisiejszych czasach. Dużo podobnych cech, może nie do mnie, ale no ja też lubię podróżować, lubię się, jaram się rzeczami, które nie są naturalne dla niektórych ludzi. Może właśnie przez to też mamy ten kontakt lepszy i rozumiemy się, stąd mi zaufał, jeśli chodzi o tą płytę, no bo mamy jakąś tam więź między sobą, tak? I no... Tyle, no jakoś naturalnie tak po prostu takie rzeczy wychodzą, ale no na pewno bardzo go szanuję i uważam, że robię fajną sztukę. No Wilku, wiadomo, legenda też polskiego hip-hopu. Wilku WDZ. Ikona, buntownik. Jak zamykam oczy i myślę sobie o Wilku, to przypominam go sobie, nie wiem, z 2003-2004 we Flejersie, w dreadach takich szarych. Ale no co, Wilku zawsze szczery, czasami szczery do bólu. Nie bojący wypowiadać się swojego zdania, nawet jeśli wszyscy naokoło mówią inaczej, on ma tak, to nie, presja grupy na niego nie wpływa, chyba że go ktoś przekona. Wbrew pozorom to myślę, że też on bardzo lubi spontan i gdzieś to u niego jest. No wiadomo, lubi się zajarać chłopak, prawdziwy rap i on lubi obserwować życie. To jest dla mnie idealny przykład po prostu prostoty przekazu i jakby siły tej prostoty, bo nie wiem, mi się to tak kojarzyło, że to zawsze były takie tak dosadne wersy i tak prosto wyłożone, ale nie prostacko i zawsze to mi się najbardziej podobało. Myślę, że nie przez przypadek jest bodajże chyba najczęściej skreczowanym raperem w tym kraju, nie? Więc to nie może się być znikąd. Wilku jest ikoną polskiego rapu dla mnie, bo dla mnie jedna z lepszych płyt rapowych, jaka kiedykolwiek wyszła, to jest Stara Molesta jeszcze z Wilkiem. I właśnie, dlaczego ta płyta jest dla mnie najlepsza? Dzięki Wilkowi, dzięki jego głosowi, dzięki jemu ulicznemu stylowi. Człowiek, który stworzył dużo rzeczy, tak naprawdę myślący. Wilku ma w sobie coś, czego nie ma nikt inny. Wystarczy sięgnąć do każdej jego zwrotki na płycie Molesty zatytułowanej Taka Płyta, żeby się o tym przekonać. Dobry kumpel, bardzo lubię jego reakcję. Ciekawy przykład, bardzo fajny ziomek, bardzo go lubię. No. Tak, rzadko się widujemy, ale cały czas mi wisi obiad, pamiętam to. Nie mogę nie wspomnieć o Żarym. O Żarym, który też duży wkład ma do tej grupy i dla mnie jest najlepszym rytmikiem w tej ekipie. Ostatnio ogromny progres technicznie poszedł do przodu o 5-6 leveli w górę dla mnie. Więc czekam na rozwój wydarzeń i czekam, aż przejmie scenę, szczerze, bo jego rozmowy z Bilonem chyba są takim dowodem na to, że jest już na to mentalnie gotowy, ale technicznie jeszcze mógłby troszeczkę popracować i jeśli to zrobi i przeniesie te wszystkie swoje rozkminki, te wszystkie niuanse do rapu,
to jest najlepszy wtedy. Żary? Nie taki zwykły chłopak szary. Zdolny, bardzo duży progres i z czym się kojarzy, no jest bardzo wesołym człowiekiem, śmiesznym, mimo tego, że no, w życiu różne spotykają cięższe momenty i tak dalej, to zawsze raczej wydaje mi się, że jest takim optymistą. No Żary to mordeczka właśnie od samego początku jest takim człowiekiem, który on nie wyrasta z tej swojej kurna mocy lubienia się, nie? To jest człowiek, który jest w porządku do wszystkich i kurwa, i tak samo stara się, żeby było w porządku wobec niego, nie? Dobry człowiek. Żary? Zwykły chłopak szary. Nie no, Żaróweczka też chłopak z dużym serduchem. No ten hip-hop, to wiem, że w jego życiu to jest bardzo ważna sprawa. Bardzo fajny raper. Też myślę, że jeszcze solowo go usłyszymy na pewno nie raz. Żary ma duży potencjał. A Żary to jest kochana mordka, którego poznałem trochę później. Ale też, kurde, zawsze mnie rozbraja jego uśmiech i jego, kurwa, żarty. Nie wiem, czy on od Bilona się tego nauczył, ale coś czujesz tak. Tak naprawdę, gdyby Szwed się tutaj nie pojawił ze swoją energią w ekipie, ze swoją pracowitością, sumiennością, i to te płyty mogłyby nie być. No może by była, ale na pewno byłaby zupełnie inna i myślę, że spokojnie można powiedzieć, że w tej czwartej płycie on jest równorzędnym członkiem, tak samo jak Bilon, Żary czy Wilku. Akurat najkrócej się znamy, ale mieliśmy kontakt, ponieważ ja już też uczestniczyłem we wcześniejszych jakichś tam projektach Hemp Group, pojawiałem się na jakichś wcześniejszych płytach, grałem z nimi też jakieś tam koncerty. Więc miałem kontakt ze Szwedem, ale tak naprawdę to nigdy nie było czasu, żeby pogadać i akurat przy okazji koncertu Mobb Deep ostatniego, który no niestety był w Gdańsku jakieś parę lat temu, dwa lata temu chyba, Szwed do mnie podbił i mówi: o, ty jesteś Mercedesu, a ja do niego mówię: ty jesteś chudy, nie? Hazidi. A ja mówię: nie, ja jestem Szwed, a ja mówię: ja jestem DJ Cent. Także pomyliliśmy się trochę, ale wiadomo, że tam niedaleko pada jabłko od jabłoni, nie? No i tak mamy dobry kontakt cały czas. Uważam, że jest bardzo zdolnym producentem, z wielką przyszłością, z dużym zapleczem i że naprawdę czuwa nad tym wszystkim i że w dobrym kierunku to bardzo idzie. A Szwed jest przemordką, trochę kurde tam się ten, ale jestem mega fanem i mam nadzieję, że moją solową płytę nagram pod jego patronatem. Że będzie mnie realizował i tak dalej. Będzie chciał, ale powiedział, że chce, więc mam nadzieję, bo bardzo wierzę w niego i jest według mnie mega talentem. Nie, że dobrze robi bity, to jeszcze jest świetnym realizatorem. Nie stara się, wiesz, ci słodzić. Po prostu jest naturalny. I to jest fajne. Jest po prostu prawdziwy profesjonalizm.